W jednym z kościołów na Florydzie doszło do absurdalnej sytuacji. Podczas mszy ksiądz pokłócił się z jedną z wiernych. W pewnym momencie ugryzł ją w ramię. Sprawa trafiła na policję. Do niecodziennej sytuacji doszło w kościele katolickim Świe. Tomasza z Akwinu Wsta, Cloud, wikariusz Fidel Rodriguez został oskarżony o pobicie kobiety. Ksiądz pobił i ugryzł kobietę w czasie mszy, wikariusz dawał hostię. Wszystko było w porządku do momentu, aż kobieta, której danych nie ujawniono, podeszła do duchownego, a ten próbował wetknąć jej na siłę opłatek do ust. Mężczyzna nie miał racjonalnego wyjaśnienia swojego zachowania. Kiedy zaczął się siłować, kobieta poprosiła, żeby tego nie robił. To wtedy kompletnie mu odbiło. Kiedy wierna chciała wziąć kolejny opłatek, wikariusz ugryzł ją w ramię. Tłumaczenia księdza, gdy sprawą zajęła się policja, ksiądz został poproszony o złożenie wyjaśnień. Tłumaczył, że próbował tylko chronić opłatek. Ksiądz Fidel mówił, że kobieta go popchnęła i nie chciała puścić tacy z opłatkami, a jedynym sposobem, aby ją powstrzymać, było ugryzienie jej w ramię.